Witam wszystkich na małym wypadzie ze grzybami. Wybrałem się zobaczyć, czy coś można znaleźć, mimo że 3 dni temu tutaj lało, ale to nie wszystko. Także witam wszystkich ponownie 5 lipca 2020 roku. Wstąpiłem, jak widzicie, do takiego lasku brzozowego. Połazić za kozakami. Zobaczyć, czy coś jest. Kurek tutaj nie widać. Popatrzyłem, no tam było jedno, znalazłem kureczkę, ale marna była ta kurka. Bardzo marne, do tego jej nie brałem. Zaczyna być sucho, poświeciło 2 dni, ale nie powiem. 3 dni temu, jak szurnął deszcz, normalnie wszystko pływało. A ja nie lubię zbierać grzybów i szukać w taką pogodę słoneczną, bo ich po prostu nie widać, nawet gdyby były. O, biedronki. Dobra, ale ja nie o biedronkach, nie o deszczu, tylko wybrałem się na grzyby, ale jadąc drogą, jak to ja zamyśliłem się, ominąłem drogę, czyli miejscowość, do której miałem wstąpić i pojechałem, ale pomyślałem, że wstąpię tutaj, połażę, mimo że są komary, no i co? No i co mamy? O, byle co, ale kozaczek jest. Haha, kozaczek. Czy to prawdziwek? Nie wiem, do identyfikacji dla was. Tego cholestwa jest pełno, to nie kozak na pewno, ale zawsze coś. Powiem, że tego cholestwa jest pełno. No i tu gdzieś mi się trafiło, w tym rowku, o. Zobaczcie. Wszedłem tylko w rowek i o, i komary gryzą, i następny zamiast kozaków to rośnie takie cholerstwo różowe. Oj, wezmę zawsze to. Coś jest w tym koszyku. Wiem, że to i tak wyrzucę i tak, ale... Ale niech coś będzie. Dobra, to by było na dzisiaj tyle. Znaczy na dzisiaj, na teraz. Bo przede mną jeszcze wiele, wiele kilometrów. Także grzybów nie ma. Może, a nawet jak były, to ktoś najprawdopodobniej łaził, bo tam było ścinane drzewo przy drodze. To ktoś mógł sobie i być. Cholerne komary gryzą. Może się podrapać. Dobra, idę. Do następnej części, hej.